obrad to jest sprawozdanie z działalności Komisji Sportu i Rekreacji. Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Spotkanie Komisji Sportu i Rekreacji odbyło się 5 marca o godzinie 18. Po otwarciu posiedzenia Komisja przygotowała projekt uchwały z rocznego planu pracy Komisji Sportu i Rekreacji. Następnie zapoznała się z bieżącą korespondencją. Do komisji wpłynęły trzy pisma w sumie informacyjne. Dotyczyło objazdu po istniejących gminnych obiektach sportowych oraz innej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie 19, czyli po klubach sportowych Orzeł, Armatura i Teatr Rzecki. Po zapoznaniu się z korespondencją komisja zakończyła spotkanie o godzinie 18.40. Czy macie Państwo jakieś pytania związane z działalnością komisji? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie przechodzimy do podpunktu A. To jest projekt uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Sportu i Rekreacji. Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie projektu uchwały. Tak, więc zgodnie z 19 komisja przedkłada projekt uchwały w sprawie rocznego planu pracy, druk 2613. Jest on widocznie w 7 punktach i w sumie jest to taki sam projekt jak rok temu, że nic się w sumie nie zmieniło. Ja chciałbym Państwa poinformować, że zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy projekt uchwały i otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radni chciał zabrać głos, to proszę bardzo. Nie widzę, nie słyszę, nikt też poprawki nie składa. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały według druku nr 2613 w sprawie rocznego planu pracy Komisji Sportu i Rekreacji. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tym samym uchwała została podjęta.